Zanim ktoś adoptuje lub kupi kota, musi się przygotować. Powinien wiedzieć, z czym się wiąże obecność pupila. Pojawienie się kota to poważna sprawa. Do rodziny dołącza nowy, wartościowy członek. Krzywa uczenia się nowicjuszy bywa stroma. Jeśli chcesz, żeby kot cię polubił, przede wszystkim powoli zmruż oczy. W świecie zwierząt kontakt wzrokowy jest bardzo ważny. Wpatrywanie się bez mrugania budzi strach. W kontakcie z kotem lepiej sprawdzi się przekrzywienie głowy, spojrzenie w bok i przymknięcie powiek. Dla kotów to odpowiednik uśmiechu, przekaz pozytywnych emocji. Często na niego reagują. Lubię cię, nie jestem groźny. Powolne mrugnięcie to komplement. Ten kot mnie akceptuje. Jeśli mrugnięcie podziała, można spróbować się zbliżyć. Jeśli chcesz poznać kota, wysuń w jego kierunku palec, by mógł go trącić nosem. Kot go obwącha i pozna twój zapach. To odpowiednik uścisku dłoni. Jeśli kot cię zaakceptuje, otrze się pyszczkiem o palec. Tylko nie sięgaj do kota z góry. Dzicy przodkowie kota bywali ofiarami polowań. Z góry atakowały ich drapieżne ptaki uzbrojone w szpony, na przykład orły i sowy. Dlatego taki gest jest odbierany jako zagrożenie. Wyciągaj rękę nisko i powoli. Ja wysuwam palec, kot mnie wącha, a kiedy zaczyna się ocierać, głaszczę go z boku głowy i pod brodą, w neutralnych miejscach. Jeśli kot na to pozwoli, będzie jadł mi z ręki. Niektóre koty, ostrożne w kontaktach, trzeba przekonywać dłużej. Ocieranie się to ważne zachowanie społeczne. Służy budowaniu więzi. 83% badanych kotów ocierało się o opiekunów wchodząc do pokoju. Czynność ta również łagodzi koci stres. Ten przyjazny gest może oznaczać akceptację. Ale czy koty lubią wszystkich ludzi? Czy raczej mają faworytów? Ten test nazywamy więzią w parach. Mierzymy, ile czasu kot spędza z opiekunem, a ile z kimś obcym. Jeśli Karl spędzi więcej niż połowę czasu z Christine, a nie z obcą osobą, będzie to świadczyło o istnieniu preferencji. Karl wybierał mnie za każdym razem. Najwyraźniej woli mnie od kogoś, kogo nie zna. Podobne eksperymenty przeprowadzono tysiące razy. I nie ma wątpliwości, że koty silnie przywiązują się do swoich opiekunów. Więź między kotem i człowiekiem może stanowić przedłużenie więzi między kociętami i matką. Przywiązujemy się do kotów i je kochamy. Najpierw kolejny klucz do umysłu kotów to sprawienie, by czuły się jak w domu. A koty, jak ich przodkowie, lubią wysokości. Nasi pupile lubią obserwować otoczenie z góry i chować się w wysoko położonych miejscach. To na pewno cecha dzikich kotów. Zachowanie instynktowne. Kota nie trzeba uczyć wspinania. Dobrze wie, jak to robić. Ale jeśli nie zapewnimy mu obiektów odpowiednich do wspinaczki, sam je sobie znajdzie. Gdzieś ty wlazł. Koty lubią również ciasne miejsca. Stąd ich obsesja na punkcie pudełek. Ograniczona przestrzeń daje poczucie bezpieczeństwa. Fajnie jest chować się i z ukrycia napadać na opiekuna. Koty polują na zdobycz z zasadzki.
Pudełko pozwala im zrealizować zakodowany schemat motoryczny. Co więcej, kartonowe pudła łagodzą koci stres. Polując, chowają się w norach i na drzewach. Pokonują przeszkody. Drapieżnik, który to potrafi, ma większe szanse przeżycia. To cecha przystosowawcza. Koty są w stanie wcisnąć się w miejsca niedostępne dla wielu innych zwierząt. Aby zrozumieć prawdziwy charakter relacji między kotami i ludźmi, musimy się cofnąć do jej początków. Historycy długo sądzili, że nasza przyjaźń zaczęła się w Egipcie 4000 lat temu. Jednak z najnowszych odkryć wynika co innego. 10 tysięcy lat temu, przed neolitem, na Cyprze nie było kotów. Cypr to niewielka wyspa na Morzu Śródziemnym, nieopodal kolebki cywilizacji. Niedawno dokonano tam wielkiego odkrycia. Znaleziono neolityczny pochówek dziecka. W grobie znajdował się też szkielet kota. Wiek znaleziska określono na podstawie DNA. Okazało się najstarszym znanym dowodem relacji między człowiekiem a kotem. Udowodniło, że jesteśmy razem od co najmniej 10 tysięcy lat. Ten kot nie przepłynął sam przez morze. Przybył na Cypr łodzią razem z ludźmi. W owym czasie i miejscu coś się wydarzyło. Tym czymś było rolnictwo. Ludzie zaczęli uprawiać rośliny i przechowywać ziarno. Dzikie koty upatrzyły w tym okazję. Ku utrapieniu wczesnych rolników w spichlerzach roiło się od gryzoni. Koty zaczęły na nie polować. Prawdopodobnie tak narodziła się więź między dzikimi kotami i ludźmi. Od tego czasu więź się zacieśnia. Egipcjanie czcili koty. Sporządzali miliony ich mumii. Uwieczniali koty w ikonografii i rzeźbie. Widzimy koty pod fotelami arystokratów, często kobiet. To dowód, że koty wchodziły do budynków. Stawały się kotami domowymi. Gdziekolwiek się udawaliśmy, koty nam towarzyszyły. Często na statkach. To właśnie podróże statkami były głównym sposobem rozprzestrzeniania się kotów. Prawdopodobnie żaden statek nie opuścił portu bez kota na pokładzie. I tak Felis Catus skolonizował wszystkie kontynenty. Do roku 1975 na każdym okręcie brytyjskiej marynarki wojennej musiał obowiązkowo przebywać kot. Koty szanowali nie tylko Brytyjczycy. Kocie wiadomości, Herman się zaciągnął. Uwaga, uwaga, nadchodzi kot Herman. W Baltimore pobrano odciski jego palców, a właściwie łap, aby wyrobić mu oficjalną przepustkę Straży Wybrzeża. To prawda. Kot Herman faktycznie pracował w amerykańskiej Straży Wybrzeża. Jednak historia nie zawsze była tak łaskawa dla kotowatych. Opowieści o czarnych kotach, czarnej magii i czarownicach z kociołkami nie narodziły się w Salem ani Transylwanii. Dał im początek papież Grzegorz IX. W średniowieczu koty kojarzono z czarownicami. Za czarownice uznawano światłe, inteligentne kobiety, które znały tajniki natury.
Owe mądre niewiasty wiedziały, że utrzymywanie domu w czystości służy zdrowiu. Dlatego zamiatały domostwa miotłami i trzymały koty, żeby łapały gryzonie. Zdominowany przez mężczyzn kościół uznał te kobiety za niebezpieczne i próbował się ich pozbyć. Pod wpływem papieskiej inkwizycji populacja kotów w Europie została zdziesiątkowana, co zdaniem niektórych doprowadziło do epidemii czarnej śmierci. Czarną śmierć, czyli dżumę, roznosiły gryzonie, a konkretnie pchły w ich sierści. Przy mniejszej liczbie kotów epidemia wymknęła się spod kontroli. Koty to zwierzęta krepuskularne, czyli aktywne o zmierzchu i świcie. Dlatego ożywiają się we wczesnych godzinach nocnych. Moje koty dostają głupawki, kiedy położymy się do łóżka. Głupawka to nagły przepływ energii, czyli okres frenetycznej aktywności losowej. Koty pomiałkują, zeskakują na ziemię, biegają to tu, to tam. Ganiają się, wokalizują i doskonale bawią, kiedy śpimy. To zachowanie instynktowne, związane z rytmem okołodobowym, wewnętrznym zegarem, który odziedziczyliśmy po przodkach. Niektóre koty mają inny, osobliwy nocny zwyczaj. Nieszpory uwielbia dawać prezenty. Codziennie łapie 4-5 myszy. Dlaczego koty przynoszą opiekunom podarki? Kiedy kocica ma młode, przynosi im zdobycz, żeby zobaczyły, na co warto polować. I pobawiły się ofiarą, ćwicząc techniki zabijania. Taki prezent od kota to komplement. Znak, że uważa nas za członków rodziny. Prezent mało przyjemny, jak człowiek rano chodzi boso. Nieźle, jak na zwierzęta, które uchodzą za niepoddające się tresurze. Koty i psy trzeba szkolić inaczej. Psy chcą nas zadowolić. Zrobię dla ciebie wszystko, tylko powiedz co. Koty natomiast myślą: skłoń mnie. Widać, że koty dają nam wsparcie emocjonalne i zwiększają poczucie szczęścia. Świadomość, że w domu czeka kot, który obdarzy mnie bezwarunkową miłością, jest nie do przecenienia. Im więcej się dowiadujemy, tym lepiej rozumiemy, jak głęboka więź nas łączy. Jeśli nauczymy się wydobywać z kotów to, co najlepsze, one wydobędą to, co najlepsze w nas. Kiedy wszystkie elementy połączą się w całość, efekt bywa magiczny. Już nie możemy się doczekać Waszych komentarzy. Jeśli podobała Ci się nasza wycieczka do tajemniczego świata, daj nam kciuka w górę. Nie zapomnij też zasubskrybować naszego kanału i włączyć powiadomień, aby nigdy więcej niczego nie przegapić. Dziękujemy bardzo Wam za obejrzenie, życzymy miłego dnia i do zobaczenia następnym razem.